Witajcie, drodzy widzowie, tutaj Łukasz. Witam Was w kolejnym filmie z serii Nazistowskie Szaleństwo. W tej serii opowiadam Wam o ludziach, którzy tworzyli nazistowski reżim i staram się przedstawić, że tak powiem, czynniki, które leżały u podstaw tego systemu, czyli frustrację, niezaspokojoną ambicję, nieudacznictwo i wieczne poczucie niezadowolenia. Antybohaterka mojej dzisiejszej opowieści była nazywana piękną bestią. Jeżeli spojrzycie teraz na ekrany waszych urządzeń, możecie zobaczyć jej zdjęcie. Osobiście nie powiedziałbym, żeby była piękna. Moim zdaniem przeciętnej urody młoda kobieta. Jednak rzecz gustu. Zdjęcie to wykonano podczas procesów, w którym została skazana na śmierć, więc być może z uwagi na stres i trudne warunki nie wyglądała wtedy najlepiej. Kobieta ta, kiedy rozstała się z tym światem, miała zaledwie 22 lata. 22 lata. Zazwyczaj w tym wieku, w dzisiejszych czasach, młode kobiety kończą jakieś studia, no przynajmniej niektóre, na przykład socjologię, albo kulturoznawstwo, albo historię sztuki i myślą o tym, jak ułożyć sobie życie z nowym mężem, poznanym i, że tak powiem, usiedlonym, i oczami wyobraźni widzą już siebie jako gospodyni domowa z tytułem magistra. Irma Ilse Ida Gräse, bo to o niej mowa, nie miała takich marzeń. Miała, że tak powiem, plany dużo szerszej skali. Chciała zostać najpierw pielęgniarką, a potem gwiazdą filmową. Każdy człowiek ma talenty do czegoś dane przy urodzeniu. Irma była kobietą uważaną za bardzo ładną i miała taki talent, że potrafiła swoją urodą omamić każdą osobę, którą tylko chciała omamić. Ale do tego dojdziemy później. Zacznijmy od początku, czyli od tego, jak, że tak powiem, przyszła na świat. Urodziła się w rodzinie rolników. Raczej nie byli to wielcy farmerzy, raczej tacy drobni, małorolni chłopi. Jej ojciec poza pracą na roli był mleczarzem, czyli woził wózkiem mleko, które pewnie skupował od okolicznych rolników. Matka była gospodynią domową. Razem rodzina miała 5 dzieci, czyli Irma miała 4 rodzeństwa. Kiedy była dzieckiem, jej bliscy, czyli najbliższa rodzina, zapamiętała, że była dziewczynką, która wyróżniała się tym, że naprawdę w porównaniu z innymi dziećmi nie była bystra. Mówiąc nawet kolokwialnie, wyróżniała się tempotą i równocześnie taką wrodzoną strachliwością. Bała się wszystkiego. Z uwagi na takie właśnie ukształtowanie osobowości, w szkole była ofiarą szykan ze strony innych dzieci, bo była po prostu urodzoną ofiarą. I jej tempota i plus strachliwość, czy nawet tchórzostwo powodowały, że no, po prostu dzieci jakiejś niewykształconej moralności nie mogły sobie darować, żeby się nad nią nie poznęcać. Na dodatek, kiedy Irma miała 12 lat, zmarła jej matka. Matka popełniła samobójstwo i wybrała, moi drodzy, wyjątkowo kretyński sposób na popełnienie samobójstwa. Napiła się mianowicie kwasu solnego. Można sobie tylko wyobrazić, jak cierpiała, zanim umarła. No i, że tak powiem,
Mogę sobie wyobrazić bardziej bezbolesne sposoby popełnienia samobójstwa, ale najwyraźniej w tej rodzinie inteligencja przechodziła z matki na córkę. Śmierć matki plus bezustanne szykany w szkole doprowadziły do tego, że w wieku 14 lat Irma wyprowadziła się z domu i przeniosła się do większego miasta Furstenburga. Tam zaczęła się sama utrzymywać, tam, że tak powiem, zafascynowała się ruchem nazistowskim, ideologią nazistowską, wstąpiła do organizacji Bundesdeutsche Mädel, czyli organizacji niemieckich dziewcząt. I jej, że tak powiem, pierwszą pracą była praca w mleczarni. Ciekawa sprawa, że można powiedzieć, poszła w ślady ojca. No ale być może obserwując ojca przy pracy, czegoś tam jej, że tak powiem, tępy mózg zdołał zapamiętać jakieś szczegóły na temat pracy mleczarza i być może dlatego wybrała tą właśnie pracę. Po pracy, w trakcie pracy w mleczarni odbyła tak zwany rok pracy na roli, taka obowiązkowy rok, że tak powiem, pracy na wsi, który obowiązywał dziewczęta, czy w ogóle kobiety młode w III Rzeszy. Pewnie chodziło o to, żeby pomogły gospodarce i zobaczyły, jak wygląda praca na roli, czy o co tam mogło chodzić w nazistowskim szaleństwie, to nawet nie próbuję zrozumieć, ale była kobietą zdrową, więc, że tak powiem, dwie zdrowe ręce do pracy zawsze się przydały. Następnie pracowała w sklepie oraz przez 2 lata pracowała jako pomoc pielęgniarki w sanatorium dla SS-manów w miejscowości Hohenlichen. Tam po prostu zaczęła chorobliwie marzyć o tym, aby zostać pielęgniarką. Był to jej cel życiowy przez ładnych parę lat. Po prostu marzyła, żeby pomagać chorym, żeby przebywać wśród chorych ludzi. Jeżeli chodziło o SS-manów, kuracjuszy, to lubiła tę pracę, ale starała się być dobrym pomocnikiem pielęgniarki. W dzisiejszych czasach to pewnie odpowiednik salowej. Później również kręciła się w pobliżu lekarzy, ale o tym za chwilę. Postanowiła w tym momencie Irma zrobić coś dla siebie, wziąć swoje spaprane życie w swoje ręce i zostać pełnoetatową, pełnoprawną pielęgniarką z papierami. No więc postanowiła zdobyć wykształcenie pielęgniarki. Niestety jej się to nie udało. Nigdy nie udało jej się zdać egzaminu do szkoły dla pielęgniarek. Po prostu była przygłupem, osobą tępą, która z trudem była w stanie zapewne ogarnąć pisanie i czytanie. Więc nawet do takiej szkoły, do której powiedzmy nie potrzeba być profesorem uniwersytetu, żeby zostać pielęgniarką w czasie II wojny światowej, ale mimo to wymogi intelektualne okazały się dla Irmy zbyt wysokie, zdecydowanie. Po tym, kiedy nie udało jej się zostać pielęgniarką i spełnić swoich marzeń, zaczęła szukać lepszej, lepiej płatnej pracy i równocześnie postanowiła realizować swoje chore przywiązanie do ideologii nazistowskiej. A że była młoda i zdrowa, jak się później okazało, pozbawiona skrupułów w jakimkolwiek aspekcie, zgłosiła się jako ochotniczka do służby jako Aufseherin, czyli strażniczka w obozie koncentracyjnym. Często w różnego rodzaju publikacjach możecie się spotkać z takimi określeniami, że Aufseherki należały do SS. Nie, moi drodzy.
SS było organizacją elitarną i kobiet nie przyjmowało. Aufseherin, czy właściwie w liczbie mnogiej po niemiecku Aufseherinnen, były taką rodzajem zmilitaryzowanej służby pomocniczej, coś jak WAF w Anglii. Wysługiwały się SS swoimi rękami i mózgami, jeżeli któraś miała, i czterema literami z całą pewnością też, ale nie należały do SS. W roku 1942, po odbyciu szkolenia Aufseherin, które jak najbardziej jej poszło zgodnie z programem, udało jej się opanować wszystkie zagadnienia, ale powiedzmy szczerze, żeby wykuć na pamięć regulamin i napieprzać pejczem, no to trzeba mieć dokładnie tyle mózgu, co małpa, więc nawet Irma udało, że tak powiem, opanowała ten materiał. Jej pierwszym obozem, do którego została skierowana na praktyki, był obóz w Ravensbrück. To był obóz generalnie, gdzie wiele Aufseherek się szkoliło. Również, jak pamiętacie, kobyła z Majdanka tam zdobywała wiedzę fachową. Celem był, znaczy po skończeniu szkolenia została SS Aufseherin, no i egzamin z sukcesem złożyła w marcu 1943. Ciekawe swoją drogą, jak wyglądał egzamin na nadzorczynię w obozie koncentracyjnym. Czy pytania na egzaminie to były na przykład pokaż, jak wrzeszczysz na więźnia, albo zatłucz kogoś pejczem. Być może tak, ale w każdym razie Irma zdała. Następnie na własną prośbę zgłosiła się do pracy w obozie koncentracyjnym w Auschwitz-Birkenau. Dlaczego akurat wybrała ten obóz? A no, moi drodzy, Irma, chociaż została Aufseherin, podczas po raz pierwszy w życiu skończyła jakąś formę edukacji, to jednak nie porzuciła swojej chorej fascynacji służbą zdrowia i zgłosiła się na ochotnika, czy prosiła o skierowanie do Auschwitz, dlatego że tam działał dr Józef Mengele. Irma, kierując się takim sprytem debila, bardzo trafnie oceniła sytuację, że udaje się uwieść doktora Mengele, starego, już wtedy starszego, dużo od niej mężczyznę, na dodatek ciężko rannego podczas wojny, ponieważ doktor Mengele, zanim został lekarzem amatorem, to, znaczy nie, lekarzem był pełnoprawnym, naukowcem amatorem, to służył w wojskach pancernych III Rzeszy, gdzie został ciężko ranny. No i moi drodzy, plan był bardzo prosty. Uwieść starego dziada i za cenę przespania się z nim parę razy mieć kontakt z medycyną i realizować swoją chorą pasję do medycyny. W perspektywie czasu ten plan, jakkolwiek zrobił się w głowie debila, to udał się znakomicie. Najpierw jednak, zanim została dopuszczona do więźniarek, pracowała jako telefonistka w obozach A i B. Kiedy nauczyła się już odbierać telefony, to szczerze mówiąc podejrzewam, że małpę by nauczyło odbierać telefonu, a papugę to już z całą pewnością. Sam kiedyś widziałem film z papugą, która odbierała telefon. Miała taki mały, zabawkowy telefonik, jak dzwonił, to go odbierała. No, podobną funkcję pełniła Irma. Ale z czasem przeniesiono ją do pilnowania komanda, które zajmowało się budową dróg oraz dbaniem o ogród. Być może jakiś chory skurwiel doszedł do wniosku, że młoda, ładna kobieta będzie ładnie wyglądać w ogrodzie. No, mogło tak być. Dzięki brakowi jakichkolwiek skrupułów moralnych
bardzo wyraźnemu sadyzmowi, który już wtedy zaczęła ujawniać, i nadstawianiu tyłka każdemu, kto tylko chciał, niezależnie od płci, bardzo szybko awansowała w hierarchii obozowej. Była na przykład zastępczynią głównej auzejerki w obozie kobiecym w Brzezińce, była samodzielną nadzorczynią w obozie C Auschwitz-Birkenau, a następnie ostatecznie została kierowniczką komanda więźniarek karnej kompanii kobiecej. No i tutaj miała szerokie pole do popisu, ale o tym za chwilę. Kiedy wreszcie udało jej się, że tak powiem, skutecznie uwieść doktora Józefa Mengele, to w jego towarzystwie, jako jego, że tak powiem, asystentka, która wyobrażała sobie, że jest prawdziwą pielęgniarką, uczestniczyła w selekcjach przeprowadzonych przez doktora Mengele. Uczestniczyła także jako pomoc, czy ktoś w rodzaju pielęgniarki, podczas operacji i czy pseudonaukowych eksperymentów przeprowadzonych przez doktora Mengele. Zachowały się wspomnienia czeskiej więźniarki obozu koncentracyjnego, czeskiej Żydówki, która była z wykształcenia lekarką i jako więzień z wykształceniem medycznym została przydzielona do pomocy doktorowi Mengele, no bo gość miał tylko dwie ręce i potrzebował pomocy. W końcu trzeba było jakoś wyleczyć ludzi, których prawie zamęczył na śmierć. Ta właśnie czeska lekarka widziała wielokrotnie Irmę Gräzę asystującą przy zabiegach doktora Mengele i po wojnie przysięgała, że Irma Gräzę, patrząc na to, co robi doktor Mengele, kilka razy przeżyła orgazm. Dziennikarz zadał bardzo słuszne w tej sytuacji pytanie lekarce, skąd pani wie, że miała orgazm. Lekarka odpowiedziała, no, zgodnie ze swoimi przekonaniami, że jest lekarzem i potrafi ocenić takie rzeczy. Jak mówiłem, Irma ogólnie miała bardzo rozbudowany temperament seksualny, bardzo wysoki poziom libido. Jednak swój popęd realizowała w sposób zupełnie patologiczny. Podczas jednego ze szczebli w karierze obozowej była zastępczynią Marii Mandel, innej nazistowskiej zbrodniarki. Irma w tym samym czasie regularnie służyła za materac doktorowi Mengele, co jednak nie przeszkadzało jej sypiać również z Marią Mandel, ponieważ Irma była osobą biseksualną. Mogła robić to zarówno z kobietami, jak i z mężczyznami i nigdy jej się to nie nudziło. Dbała również bardzo o swój wizerunek. Dbała o to, żeby codziennie mieć modną fryzurę. Mundur uszyła sobie na miarę w taki sposób, żeby podkreślał jej figurę. Zrobiła sobie również na zamówienie specjalny pejcz. Uznała, że tłuczenie więźniarek zwykłym służbowym pejczem jest, że tak powiem, passé. W związku z tym kazała wykonać sobie pejcz na zamówienie. Był to kawałek drutu opleciony pasmami celofanu, i w który wplecione były sztuczne brylanciki. No po prostu odpustowe dzieło sztuki. Zawsze, nie trzeba wspominać, miała wyczyszczone buty. No i ogólnie bardzo dbała o swój wygląd. Czysta, zadbana, pachnąca 20-latka, bo właśnie tyle miała wtedy Irma, 20 lat zaledwie.
każdą wolną chwilę, podczas których nie leżała pod doktorem Mengele albo nie asystowała mu w pseudonaukowych eksperymentach, poświęcała na znęcanie się nad więźniarkami, bicie pejczem, szczucie psami, ćwiczenie polegające na staniu z kamieniem bardzo ciężkim, uniesionym w wyciągniętych nad głową rękach, to był standardzik. Był to, że tak powiem, zestaw podstawowy tego, co była w stanie wymyśleć Irma Gräse. Regularnie także wykorzystywała seksualnie więźniów obojga płci, zmuszając, czy dokonując na nich, że tak powiem, molestowania, a często zmuszając ich do wzajemnego molestowania siebie nawzajem. Był to jej po prostu no, coś, co jej chorą osobowość napędzało. Później oszacowano, że w ciągu jednego tylko dnia Irma była w stanie zabić 30 więźniarek. Jakby ta liczba po prostu wgniata w fotel. W roku 1945, podczas ewakuacji obozu, w którym służyła, wraz z innymi SS-manami jako eskorta udała się w Wielki Marsz. Tam razem z całą ekipą trafiła następnie do Ravensbrück z powrotem, czyli tam, gdzie zaczynała, z Ravensbrück do Bergen-Belsen. No i w Bergen-Belsen zakończyła swoją niechlubną karierę zbrodniarki, ponieważ obóz został wyzwolony przez Brytyjczyków, a ona została osadzona. W stan oskarżenia postawiono łącznie 44 osoby, między innymi Joanne Bormann i Elisabeth Wolkenhardt, o których pewnie też wam kiedyś opowiem, i innych nazistowskich zbrodniarzy z Bergen-Belsen. Proces trwał od 17 września do 17 listopada w Lüneburgu. No i tam właśnie wyszły na jaw wszystkie fakty dotyczące jej działań. W obozie, znaczy w procesie zeznawała również Polka Stanisława Rachwałowa, która wspomina tak Irmę Gräse: miała niebieskie duże oczy, to jest cytat z pani Rachwałowej, ciemne brwi, ładnie zarysowane w łuk, rzęsy ciemne, długie, cerę bardzo ładną, jasną, piękną, pięknie osadzoną szyję, głos miała miły, niski, nogi śliczne, stopy drobne, była lesbijką, gustowała w młodych, ładnych dziewczynach, specjalnie w Polkach. I dalej ta sama więźniarka wspomina, w sierpniu 1944 roku widziałam, jak Gräse zastrzeliła w Oświęcimiu młodą, około 30-letnią Żydówkę z Węgier. Widziałam to z okna mojego baraku. Kobieta ta stała przed swoim blokiem i patrzyła na przybycie nowego transportu. Kiedy Gräse przejeżdżała obok niej na swoim rowerze, zsiadła z roweru i zaczęła krzyczeć, po czym wyciągnęła broń, wycelowała w kobietę i zastrzeliła ją. Irma Gräse podczas procesu szczególnie, bardziej niż zazwyczaj, dbała o swój wygląd, chciała wyglądać pięknie, liczyła po prostu na to, że sędziowie nie skażą tak młodej, bo miała wtedy 22 lata, i ładnej osoby. Naprawdę w to wierzyła, no ale jak już mówiłem na początku, nie była osobą bystrą, a nawet była tumanem. Podczas całego procesu zaprzeczała gwałtownie, że kogokolwiek gwałciła i biła, twierdziła, że nie czerpie przyjemności ze znęcania się i starała się wyglądać na młodą, naiwną, zagubioną i dobrą osobę. Jednak nie bardzo jej to wychodziło i, że tak powiem, nikt jej nie uwierzył. Została skazana na śmierć przez powieszenie.
tym momencie całkowicie się załamała. Nie okazała skruchy. Zacięła się w sobie i wtedy pokazała, że tak powiem, swoje prawdziwe poglądy. W liście, który zostawiła przed śmiercią, w sumie musiało się sporo napocić, żeby go napisać, bo jak mówiłem, w pisanie nie była najlepsza. Napisała, że umiera z czystym sumieniem. To, co robiła, nie uznała za coś złego, tego, co robiła. 13 grudnia 1945 o godzinie 9:30 rano brytyjski królewski kat Albert Pierpoint, który generalnie wieszał nazistów, a potem był barmanem, wykonał wyrok. Irma Gräse do końca pozostała zimna, spokojna, opanowana doskonale nad sobą panowała, nie okazała strachu, ani współczucia, ani żalu. Jej ostatnie słowo było to wycedzone przez zaciśnięte zęby schnell, czyli szybciej, rzucone do kata. Jej mogiła w 1986 roku została zlikwidowana, ponieważ stała się miejscem pielgrzymek neonazistów. Swoją drogą nie sądzę, żeby zlikwidowanie grobu zapobiegło kształtowaniu się ruchu neonazistowskiego, ale co ja tam wiem, myślę, że humanitarnie byłoby dać jej spokój po śmierci. Ale znowu podkreślę, co ja tam wiem. I tutaj na podstawie tej właśnie pani widzimy wyraźnie, że uroda czy piękno fizyczne nie zawsze idą w parze z osobowością równie atrakcyjną. No i widać, że system ideologii nazistowskiej wyjątkowo silnie przyciągał nieudaczników, frustratów i matołów. Analizując poczynania i dalsze życie Irmy Gräse, zastanawiam się, czy jako dziecko przez przypadkiem nie była molestowana seksualnie, bo taki ponad miarę rozbudzony temperament seksualny, wczesne wejście w dorosłe życie oraz generalnie problemy z osobowością często świadczą właśnie o tym, że w dzieciństwie ktoś był molestowany. Może Irma była molestowana przez swojego ojca. Może to przed tym uciekła z domu, a nie przed wyśmiewaniem i szykanami ze strony kolegów. Może matka jakoś starała się ją chronić, dopóki nie popełniła samobójstwa. Ale to tylko moja teoria. Nie wiem, czy to prawda i nie mam na to żadnych dowodów. I tutaj, moi drodzy, widać jeszcze jedną prawidłowość. Jeżeli ktoś jest osobą słabą psychicznie i jest ofiarą, nie potrafi sam się obronić przed szykanami ze strony rówieśników, jest głupi, tchórzliwy i słaby psychicznie, to zawsze szuka wsparcia w grupie. W życiu codziennym widać to szczególnie wtedy, kiedy z kimś rozmawiacie i nawet prowadzicie z kimś spór, a on jest jeden i wy jesteście jeden czy jedna. I w rozmowie jeden na jeden ktoś bez przerwy, określając, opisując swoje działania, mówi my. My uważamy, my robimy i tak dalej, i tak dalej. Określając siebie samego jako my, to nie znaczy, że ma rozdwojenie osobowości. Nie. To znaczy, że szuka podświadomie, szuka poparcia w grupie i wypowiada się przeciwko całej grupie, licząc, że grupa da mu siłę. Tak samo działała Irma Gräse. Jako głupia, tchórzliwa ofiara szykanowania ze strony rówieśników znalazła sobie grupę, która dała jej siłę, która dała jej władzę, która dała jej bicz do ręki i pozwoliła wreszcie pełnić rolę kata zamiast roli ofiary. No generalnie jest to żałosne. I dlatego, moi drodzy, każdy z nas powinien pamiętać o tym, że jeżeli widzimy, że jakaś grupa
znęca się nad jakąś osobą, niezależnie czy w szkole, czy w pracy, czy gdziekolwiek, powinniśmy spróbować temu zaradzić, ponieważ jeżeli obronimy jednego człowieka przed znęcaniem się przez rówieśników, to być może nie powstanie kolejny psychopata i odklejeniec, taki jak Irma Gräse. Irma na drugie imię miała Ilse, czyli można, że tak powiem, mało kto wie, że na podstawie życiorysu i tego, co robiła Irma, nakręcano 3 dosyć popularne w niektórych kręgach filmy pornograficzne, których bohaterka miała na imię Elza. Elza, Ilza, prawda, podobne imiona. Były to 3 części. Pierwsza Ilza, Elza, strażniczka haremu. Druga Elza, tygrysica z Syberii. To samo, co w pierwszej części, tylko że działo się w Gułagu. I trzecie Elza, nie, przepraszam, strażniczka haremu była trzecia. Drugie to było tygrysica z Syberii. A pierwsza część nosiła tytuł Elza, strażniczka z SS. Oczywiście nie oglądałem, ale znajomi mi opowiadali. I tutaj wyobraźcie sobie, że nie sprawia mi przyjemności oglądanie tego, jak jedni ludzie znęcają się nad drugimi. Więc dlatego właśnie nie oglądałem. Niemniej, zbierając materiały o Irmie, natrafiłem na tą informację. Pamiętajcie, moi drodzy, że patologia, czyli nazizm, nie zrodził się sam z siebie. On dojrzał w głowach innych ludzi. I tutaj właśnie społeczeństwo może pomóc. Wszelkie eurolewackie brednie o wyrównywaniu szans i tak dalej można włożyć między bajki. Natomiast niewątpliwie społeczeństwo powinno pomóc komuś, kto zaczyna się, że tak powiem, odklejać od rzeczywistości. Jednak w latach 30. w III Rzeszy jeszcze tego nie wiedziano i dlatego się skończyło, jak skończyło. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam. Strzałka.